Siema! Słuchajcie, zagramy sobie w Attack Simulator, czyli symulator, który polecaliście mi mega, ale to mega w komentarzach. Jest to nowy symulator, który wyszedł w ogóle w lutym i zdobywa taką mega popularność, że ja nie wiem, no musi być zarąbisty, że sobie go dzisiaj przetestujemy. Na samym starcie pamiętajcie, łapka, komentarzyk, sobie lecimy do 200 subów. Naprawdę brakuje tylko 1100 subów, także już niedługo live'ik na Twitchu, twitch.tv/pozanikety na 200k będzie live'ik, także zapraszam. Słuchajcie, co się tutaj robi? Mamy Attack Simulator. Mamy rozwalać rzeczy, żeby zebrać coiny, żeby przejść dalej. Dosyć proste. Okej, to automatycznie coś atakuje, okej. Ja nie wiedziałem, że to z automatu strzela. Dobra, czyli po prostu musimy stać? A możemy pomóc jakoś? Nie, nie możemy pomóc, okej. Czyli po prostu w taki sposób rozwalamy jakiegoś gziba. Dodatkowo z tego co... O właśnie, group pet, także sobie załóżmy group peta i mamy odebrane 25 total damage plus 50 coinów. Bardzo, bardzo fajnie. Rozwalmy sobie tutaj gziba kolejnego. Mamy peta z grupy w ogóle, bo dołączyłem do grupy przed odcinkiem, bo zobaczyłem, że jakiś bonus są, tu mówię, dobra. Bo ja nigdy w pierwszych odcinkach z jakiegokolwiek trybu nie wydajemy bobuksów. To jest podstawowa zasada, której musimy się trzymać. Nie możemy wydać bobuksów. Tylko będziemy wydać bobuksy, jak już wiecie, jak typ nam się spodoba, bo już miałem sytuację, gdzie wydaje się bobuksy, a potem typ jest do dupy. No i właśnie mnie wtedy krzyczycie, że mówicie, ej, co ty robisz? Co ty robisz? 250 coinów mamy! Ej, coś za szybko leci. Zaraz sobie pójdziemy otworzyć jakieś jajo. Ile możemy mieć petów? Możemy mieć dwa pety equipped? A i można pet slota kupować po 150 i możemy ile chcemy ich kupić? Jeżeli tak, to to jest mega OP. Jeżeli tak. Nieskończoność damage'a? Serio? Nie gadajcie, że jesteś... Halo? Jo! 10 tysięcy robuxów nieskończoność... Aha. To dosyć mocne. Ej, jakie ładne peciszki! Jakie ładne peciszki! Dobra, kupujemy, słuchajcie, peta. Myk, mamy króliczka! Ale dziwny, ale creepy jest w sumie. Creepy jest w holendę. Dobra, załóżmy sobie tego króliczka. Ile on ma? 5 damage'a z 0 coiny. Szkoda, że raz 0 coiny, ale dobra. O kurde, podychę teraz bijemy, nie? No to już jest gigamocne. Game bonus, no to będziemy musieli rozwalić, żeby przejść pewnie dalej. Na razie sobie pozwalajmy te tutaj ziomalstwa. Mamy tutaj daily reward i group reward, więc odbierzmy sobie to, bo to się przyda. 1200 za 1 milion ega. Coś, co jeszcze to może być mega, mega mocne. Także odbierzmy to i odbierzmy to. 821 gemów. Ej, bardzo moim brakuje do tego ega. Wiecie co, ja bym bardzo chciał zdobyć trochę gemów teraz. Żeby otworzyć od razu to jajo, to mega, mega możemy sprogresować, serio. Zero gem. Zobaczmy, czy jak rozwalimy to. Postójmy sobie chwilę. Czy jak rozwalimy to, dostajemy jakieś gemy. Potrzebujemy 1200, żeby przejść dalej. Ale ja sądzę, że lepszą opcją będzie... czekajcie, bo to jest jakiś rank reward. Zobaczymy sobie zaraz. Lepszą opcją będzie zebranie na tego ega z okazji miliona wejść. Bo coś czuję, że on nam mega dużo da. On nam może mega dużo dać, także sobie, słuchajcie, tryhard totalny. Tryhard totalny, nie wydajemy na razie bobuksów. Dobra, nie dostaliśmy niestety nic. Ale szkoda. niestety. Ej, co jest? Czemu mi tak strzelamy na taką odległość? Co to było? Halo, ile ten limited egg? O dobra, to on kosztuje 900 robuxów, to nas nie stać. Mamy tutaj tego group peta, to my go użyjemy. Rank, buy new ranks. Zobaczmy, ile kosztują nowe rangi. To kosztuje 15 milionów coinów, okej, to nas nie stać. Czy możemy kupić jakieś kolejne jajo? Nie możemy, mamy tylko ten normal eggi, ale tutaj mamy pet upgrade. Sobie zobaczmy w takim razie ten pet upgrade, co on daje. Bardzo mi zależy, żeby właśnie tego 10 tysięcy HP rozwalić. Wtedy tych gemów zdobędziemy trochę, co ja? I będziemy mieli 1200 gemów, potrzebujemy 300 gemów i on będzie miał 8 damage'a i razy 3 kasa, okej. A tego? Tego będzie miał 10 damage'a razy 2 kasa. Okej, ej, ale to jest razy 3, ale my to już upgrade'naliśmy, tak? A to jest plus 4, czekajcie, nie, coś mi się nie podoba, ile on daje? Razy 2 coiny, 8 damage'a. Okej, dobra, czaję już wszystko. To dobrze zrobiliśmy, bardzo dobrze zrobiliśmy, halo. Okej, dobra, nie, to był dobry ruch, to był bardzo dobry ruch nawet, bym powiedział. Okej, nawalajmy. Na razie tego gziba rozwalmy tutaj. Myślę, żeby tego króliczka sobie powymieniać, ewentualnie go ulepszyć, bo nie wiem, czy się opłaca wydać te coiny. Tylko co my możemy za coiny jeszcze kupić? To jest ciekawe. Chyba kolejne pety na kolejnych mapach. Tak to będzie wyglądało, mi się zdaje. Okej, 750 coinów. To jest bardzo dużo coinów. Bardzo dużo. Jak zdobyć gemy? Chyba tylko tą skrzynką damy radę zdobyć gemy, więc musimy jak najbardziej ulepszyć pety.
żeby właśnie mieć na te takie lepsze rzeczy. Halo, dzień dobry, ja bym chciał tutaj kupić nie mogę PayPalCoin, muszę kupić wtedy Bobuxy. Bobuxy będą, słuchajcie, od razu mówię, tak, Bobuxy będą wydawane, to jest oczywiste chyba. Oczywistość, że Bobuxy będą wydawane. Chcemy trafić tego Rhino, ale coś nam się nie udaje. Coś nam się nie udaje, także załóżmy najlepszego, czyli tego Panda był najlepszy. Panda był najlepszy, dobra, to equipnijmy best. Okej, okay, mamy założone besty teraz. Idźmy sobie, ile mamy? 18 damage'a, to na dwa autosy. Spróbujmy zrobić 25 damage'a, także tą pandę byśmy ulepszyli za 500, nie stać nas. Kurde, tylko tego królika mogę. A panda, kurde, panda jest droższa. Kurde, Felek, że tak grzecznie powiem. Zobaczmy sobie game bonus, czy w trakcie ozwalania dostajemy coś. Okej. Okay. Na razie damage się stakuje, zobaczcie, damage się tutaj stakuje, rozwalamy tu bardzo, 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 bardzo pomału. Serio, to jest mega, mega wolno. Jak my mamy tutaj zdobyć resztę rzeczy? Tutaj jest jakiś shop. Okej, okay, ja nie zauważyłem wielkiego napisu shop. Serio, jestem debilem. Ja nie mogę, co ja robię? Dobra, buy weapons and upgrades. Dobra, to wiele wyjaśnia, słuchajcie. Weapons i mamy tak, 160 coinów, 300, 900, 2700. Kupmy za 900, kup. Upgrade'y, no i mamy 3000. Co? Razy dwa coiny? Aha, dobra, to są za coiny. Dobra, my potrzebujemy jak najlepszy sword. Zobaczmy ile... Ja nie mogę, 40 koła. Dobra, mamy teraz lepszą... Zobaczcie, kurczachę mamy! Co jest? Dobra, ile my teraz nawalamy? A dobra, na hita schodzi, na hita, dobra. To weźmy sobie tu... Dobra, nie, to jest sekunda, zobaczcie. Ale to szybciej jeszcze bije, lol! To jeszcze szybciej bije chyba. Nie, dobra, jednak nie. Jednak nie, ale still jest mega, mega mocne to. Serio, jest to mega, mega mocne. Trzeba tu broń wymienić. Dobra, to teraz się skupimy na ulepszaniu tej broni, bo to jest mocne. To jest mega mocne, słuchajcie. To jest mega mocne. Dodatkowo, czy są jakieś kody? Są chyba jakieś kody. Zobaczmy, czy da się tutaj wpisać kody. Halo, gdzie można Twitter kody wpisać? Na pewno gdzieś można. Na 100% gdzieś można. Halo. No nie uwierzyłbym. Dobra, 5000 coinów, żeby zdobyć ciebie. To bardzo łatwo. Bardzo łatwo. I czemu nie ma żadnych kodów? Chyba, że jestem ślepokiem. Gdzie mogą być kody? Nie, muszą być kody. No, halo! Halo, na pewno są gdzieś kody, tylko ja ich nie widzę. Na 100%. Jest, Twitter codes, dobra. Słuchajcie, wklepujemy sobie w takim razie kody, bo są trzy kody. Jest 10k like, double coiny, spoko. 1 milion. Dać nam jakąś kasę po prostu? Halo, jakąś kasę ja bym chciał po prostu? Okej, okay. Słuchajcie, zrobimy sobie za Sebirfa, bo chyba za Sebirfa będą gemy. Tak mi się zdaje. To jest całkiem możliwe, że po prostu musimy zejść Sebirfa i w każdej praktycznie grze jest podobnie, że musisz zejść Sebirfa i wtedy dostajesz wszystko, czego chcesz. Także zróbmy sobie, zbierzmy 5k i zróbmy Sebirfa tutaj, żeby to wszystko było gites i wtedy zdobędziemy ten gem bonus. To sobie rozwalimy, dobra. Także brakuje mi bardzo, bardzo niewiele. Także chciałbym to zrobić dosyć szybko, bo chcę tego 1 milion egga, bo coś czuję, że on da progres. Że ten 1 milion egg da nam progres, że to musi to być otworzone, skoro jest event. Każde rzeczy, pamiętajcie, jeżeli gracie w jakikolwiek symulator, zawsze korzystajcie z tych eventów. Dobra, już chyba mamy. Uwaga, rozwalmy to. Mik, dobra. I mamy 5000 coinów do jednego Rebirfa, dostajemy 450 gemów i 5% coin multiplayer, bierzemy, robimy od razu. I zrobiony jest ten Rebirf, tak? Tak, tak jest zrobiony od razu, aha, czyli nie musimy wymieniać procy i tak dalej, tylko po prostu zrobiliśmy 5400, teraz musimy zebrać, przecież to jest mega easy. To nie, to zbieramy 5400, słuchajcie, ej, to jest, patrzcie, no co jest, przecież my to zbierzemy na chillku, halo, pety mamy te same, broń mamy tą samą, tak, tak, no to pff. Co za problem? Co to jest za problem, żeby to zebrać? Halo? Przecież to jest mega łatwe, mega easy. Naprawdę, mega to jest easy. Czy mamy jakieś po prostu te? Czekajcie, mogę sobie na przykład 2000 coinów mogę kupić od... A nie, 2000 coinów to się totalnie nie opłaca. To się totalnie nie opłaca. Ale nie, na pewno sobie zainwestujemy Bobuxy, skoro typ jest fajny, a na razie zdaje się mega mocny. I to mówię serio, że jest mega mocny, to bardzo bym go chciał jakby ograć. Wiem, że straciłem trochę gemów i miałbym już na otwarcie jaja,
gdybym ich nie stracił, że gdybym nie wydał ich głupio na ulepszenie tego peta. Ale spoko, uczyłem się grania, nie chciałem wydawać bobuksów w pierwszym odcinku, ale chyba już drugim chyba wydamy, słuchajcie, bo przydałoby się mieć jakieś razy dwa coiny i tak dalej. Właśnie double coins, double ten i jeszcze double damage, wszystko na double sobie kupić, żeby tutaj śmigać nieźle. No, ale zobaczymy, to jakby, jeżeli będziecie chcieli, no to oczywiście to wydamy, żeby przetestować ten trybik na maksa, bo na razie, szczerze powiem, zdaje się mega mocny. Trybik zdaje się mega mocny, fajny symulatorek, także ja bym, kurde, troszeczkę, wiecie. Myk, dobra, mamy, uwaga, testujemy tego peta, 1 million egg, ile da nam damage'a, czy to, co mówiłem, jest prawdą i czy to, co mówiłem, ma rację bytu. Uwaga, otwieramy pewnie kod albo doc. Cut albo dog, no i cut. Czyli rzadszy, tak? Zobaczmy, czy co jest rzadsze. Rzadszy jest kot. Uwaga, ile kot ma damage'a? Tak myślałem. Tak myślałem, słuchajcie. Tak myślałem, że to będzie mega zbugowane. Tak myślałem właśnie, że to będzie mega zbugowane. Także walimy totalnie ebiefy. Walimy totalnie ebiefy teraz. Teraz lecą ebiefy, słuchajcie. Teraz lecą totalne ebiefy. 5800, to sobie podlećmy od razu tutaj. Halo, mamy coś tutaj? A, nawalamy. Dobra, kolejny. Nie, to jest, słuchajcie, to jest magic po prostu, magic. Totalny magic, rozwalamy teraz jeszcze to. I robimy kolejnego EBF-a, teraz sobie farmimy tymi EBF-ami. Chwilę, no i właśnie kupujemy drugiego takiego peta na spawnie. Właśnie teleport to musimy, dobra, a nie, nie mam game passa. Kurde, musimy te obuksy walić. Nie, no, teleport, game pass albo dwa razy speed. Jest coś takiego jak dwa razy speed? Nie ma, szkoda. Dobra, ale otwieramy w takim razie to jajo. Kolejnego kotka? Piesek. Czy piesek jest mega, mega słabszy? Jeżeli tak, to otworzymy jeszcze jedno. Zobaczmy sobie, jak tu piesek działa. Aj, 100 damage'a tylko. No dobra, już nieważne. Dobra, niechaj będzie i taki. Nie no, przejdziemy chyba na kolejną mapę, no bo nie ma co. Słuchajcie, rozwalimy sobie to. A, w sumie to możemy rozwalić sobie, czekajcie, rozwalmy tej gziby. Rozwalmy sobie takie dwa gziby jeszcze. Bo mi się zdaje, albo w sumie nie, to też możemy rozwalić. Słuchajcie, postoimy chwilę, zobaczcie, te 10k to schodzi w sekundę, dostajemy gemy. I słuchajcie, ulepszymy sobie spluwę, bo nasza spluwa jest już mega behind. Także jak rozwalimy sobie to jest gem bonus dla nas, za to jak to rozwalimy. Także ja poproszę, tam jest kolejny, na kolejnej mapie. Ej, podoba mi się ten typ, mega, ale jest mocny. Ale właśnie tak czułem, że te pety 1 million, one będą mega OP, także warto je będzie rozwalać. Dobra, dostaliśmy 228 gemów. Bardzo miło, bardzo milusio, podoba mi się to. Podoba. I od razu się spi, więc możemy sobie na tym farmić w sumie te gemy. Chociaż ebiefy są najważniejsze i to trzeba pamiętać o tym. Ale spluwę bym sobie kupił za 36 tysięcy, a w sumie ona daje 25, dobra, kupmy, niech będzie po prostu, niechaj będzie. Co mamy tutaj w upgrade'ach? Mamy razy dwa coiny, razy dwa damage, razy dwa gemy, no po prostu, da, walk speed możemy kupić za 200 gemów. Naprawdę tak tanio? Kupiłbym jeszcze, dobra. W końcu jakoś się poruszamy, dobra. Ja nie mogę, w końcu jakkolwiek się poruszamy. Dobra, tutaj możemy nawalać kuszu, ale to nam się na razie nie przyda. Poróbmy sobie biefy, myk. Dobra, myk. Myk, halo, gdzie jest tu jakieś coś do nawalania, bo nie widzę. A, tam było, no to ja ominąłem. Okej. Zaraz sobie walk speeda na fulla zrobimy, bo chyba to jest najważniejsze, żeby tego walk speeda zrobić. Tak mi się zdaje. Halo, 250 git. Także cały czas sobie tutaj robimy, co mamy zrobić, żeby tutaj nafarmić szybko. Dobra, gitara, ej, jest mega dobrze. Szczerze, jest mega dobrze. Zaraz sobie zobaczymy kolejne mapki. Grupy World Ready? Co 10 minut jest, no kurde. To nawet nie zauważyłem. Dobra, razy dwa coiny sobie weźmy. Kupmy sobie raz dwa coiny i kupmy sobie tutaj po 200 te wszystkie. Żeby szybciej biegać, dobra, ej, naprawdę, w tym momencie to jest jak cheatowanie, serio, to jest jak cheatowanie. Teraz musimy zebrać na razy dwa, razy dwa mi się zdaje, że najważniejszy czas jest, jak się nazywa, razy dwa, kurde, zapomniałem. Razy dwa gemy są najważniejsze w sumie, no. Gemy będą najbardziej OP. Dobra. Wszystko tutaj rozwalamy. Halo, poproszę, ej, halo. Okej, mamy ebiefa. Plus jeden ebief zrobione. Mamy 28 ebiefów już zrobionych w ogóle. Lol, mega mocne. Dobra, myk. Dobra, udało się. Zróbmy teraz takiego myka. Plus 3 ebief. Czemu my 3 ebiefy na nas zrobiliśmy? Nie wiem. Mamy tak. Mamy attack time, pet slot. Ale najważniejszy dla nas to jest chyba razy dwa coiny.
No walk speed już wymaksujmy, skoro możemy. Mamy wymaksowany, to teraz weźmy sobie dwa razy coiny, to te dwa razy coiny są tanie. Razy dwa damage spoko, ale wiecie, no nie mogę w tym momencie tego jakby zrobić lepiej. Te biefy są w sumie mega, mega proste. Dobra, już. Okej, nawalamy grzyba i powinno być full. Mamy. Dobra. 16 koła potrzebujemy na jeden jakby upgrade'och. Także myślę, że to jest... A weźmy tutaj, a nie, to jest za mocno, nie potrzebne nam to. 64 tysiące, czy damy radę zebrać z jednego tego? Damy radę. Damy radę, z tych też dajemy radę bardzo dużo zebrać, także pobiegajmy też tutaj. Myk, myk i myk. Dobra, 6 koła zebrane. 3 koła chyba kosztowało jedno ulepszenie, z 2 coinów, więc sobie to zróbmy już na maksa, żeby to mieć wymaksowane, także upgrades, razy 2 coiny, myk i już mamy zebrane. Okej, to było szybkie. Razy 2 damage też mamy tutaj do zdobycia, tylko kurde, zastanawiam się, czy uda mi się trafić tego legendarnego, chyba tak wątpię, ale możemy spróbować trafić chociaż tego kotka drugiego. No i trafiliśmy pieska. Szkoda. Jeszcze raz. Please. O, jest kotek, dobra, mamy 2 kotki w tym momencie. Mega dobrze, mega, mega fajnie. Także sobie załóżmy najlepsze, czyli 2 kotki. I weźmy pet upgrade i zobaczmy, ile jeden kotek kosztuje. 12 tysięcy! Okej, to jest drogie dosyć. Wiesz co, to jest dosyć drogie, tak mi się zdaje. No, to już jest troszeczkę drogie. Także nie wiem, czy to mi się opłaca. Na pewno opłaca mi się przejść na kolejną mapę, także sobie to zróbmy. W tym momencie przejdziemy sobie na kolejną mapę. Tutaj mamy takie 1200 skrzyneczki, bardzo fajnie. 100 koła zarobiliśmy, okej. 120, dobra. Czy bez takiej jednej beczki już mamy? Tak, mamy już fulla. Nie wiem, no to jest mega mocne, tylko musimy teraz zabrać raz dwa gemy i to ulepszyć, bo to jest naprawdę, raz dwa gemy dadzą nam mega, mega dużo. Halo, czemu my tej... O, nawalaliśmy tą skrzynkę, tylko nie zauważyłem. Okej, nawalamy dalej, nawalamy. Dobra, git. Te desert eggi, czy one mają sens w ogóle jakikolwiek? No kupmy jednego, zobaczyć ile to ma damage'a, bo coś mi się zdaje, że to będzie mega do dupy. No, tak mi się zdaje, że to będzie mega, mega do dupy. Zobaczmy w takim razie tego deset. No, 22 damage'a, mamy 250 kotki. Także no, jest to do dupy. Jest to, słuchajcie, do dupska. A możemy dużo nas robić? Czekajcie, jeden ebiew. A czy możemy robić multi? Tak, możemy robić multi. Aha, dobra, to nie. To ja się przyjmowałem, że ja stracę. Ja nic nie stracę w takim razie. Pff, to my sobie możemy pobiegać chwilę i sobie na farm iść. To gites. Nie, to ja się bałem za bardzo. 7 możemy zrobić. 7 BFów i 35% coin multiplayer walnąć. Także zróbmy 14 myk. No i 14 BFów, 6000 gemów zdobyte. Ej, nie, no w taki sposób, to słuchajcie, w taki sposób to na chillku my wszystko zrobimy, co trzeba. Nie, no kurde, teraz to chillera totalna. Nie, no to nam, te nowe pety dały nam takiego boosta, że ja nie wiem, serio. To jest mega OP. Ile możemy zrobić teraz? 3 BFy, tak od buta. Nie, to jest fajne, strasznie fajne. Dobra, zbierzmy z 5 koła gemów, żebyśmy mogli dostać. Wtedy zrobimy sobie tego biofika jeszcze jednego. Ej, nie, no ten typ jest świetny! Serio! Naprawdę, ten typ jest świetny i nie ma co się kłócić, jest zarąbiście zrobiony, jest super. Jest super zrobiony, serio. Zróbmy te 5 koła teraz i z tych 5 koła zrobimy sobie tutaj upgrade'och, co ja? Totalny upgrade'och. Bo zrobimy sobie razy 2 gemy. Ja bym chciał to bardzo zrobić. Tylko czy się uda? Musimy zebrać. Dobra, jak zbierzemy, to już będzie gites. Let's go, let's go. Okej. Okay. Myk. Dobra, podoba mnie się to. Okej, okay, dobra, mamy 5 koła. Mamy 16k. Chyba, że 16k to chyba było tyle, ile potrzebowaliśmy. Chyba, tak mi się zdaje. Tak, 16 koła i mamy ten upgrade. Chociaż razy 2 damage. Dwa razy. Czy razy... Nie, razy 4 damage, razy 4 damage, bo słuchajcie, bo ja teraz one-shotuję te wszystkie skrzynki. Patrzcie, ja mam teraz 1500 damage'a. Ja mogę sobie farmić tutaj gemy nawet. Ja pierdziel, przecież to jest OP. 1500 dostaliśmy, no patrzcie, my te 5 koła skrzynki rozwalamy w sekundę. Nie, no teraz to... Dobra, to był dobry ruch, to był dobry ruch. Bo teraz jesteśmy mega OP, 1500 my bijemy, no kurde, no ja teraz na tych skrzynkach farmię kasę. I ja tą kasę zbierałem tak długo, no to ja teraz zbieram w sekundę, już mamy 4000 gemów, no to kurde. 8 koła na jeszcze jedno razy 2 i będziemy mieli 3000 damage'a. 3000 dipsa na 2 szory będzie schodziła ta skrzynka. No kurde, to jest mega OP. Nie, no to jest giga OP, halo. 5800 gemów, nie no, zbierzmy do 8, żeby 8 koła było. Ile to jest? 23 tysiące. To my to możemy zrobić w sumie.
Weźmy to, rozwalmy. Rozwalmy to, zobaczymy ile z tego wyjdzie kasy. Aktualnie mamy 7000 gemów, zobaczymy ile po tym będziemy mieli, po tym gem bonusie. I zaraz sobie przejdziemy w sumie na kolejne mapki, zobaczmy ile tych mapek jest. Jest ich trochę, jest nawet mapa YouTube. To mi się podoba, mapa YouTube brzmi spoko. Dobra, 7 milionów coinów, aha. I mamy tutaj 11 tysięcy, także weźmy sobie to, zróbmy. Idźmy kupić jeszcze jeden upgrade do siły i będziemy mieli 3000 na hita. To w sumie bardzo dużo. Ej, podoba mi się, dobra, to jest mocne, to jest mega mocne. Pet damage, myk, mamy ile teraz? Czemu mamy 1500 tutaj? Jest 200, dobra, czyli podstawki tylko zwiększa. Dobra, ale to 200 skill jest mega git. Mamy na 3 ataki, dobra, myk, myk. Przecież to jest genialne, przecież to jest taki damage, że ja nie mogę. No przecież możemy stanąć sobie tutaj na awku i poczekać tydzień. Zobaczymy ile dostajemy gemów, w sensie ile my dostajemy z tego gemów, nie zwróćcie uwagi wtedy. Kurde, ciekawe. Zobaczmy ile dostajemy gemów, uwaga. 4K, 1000. 1600 gemów. Przecież jakby sobie tutaj zrobimy. Nie, no czekajcie, ja muszę zobaczyć sobie zaraz tutaj tabelę, jak tutaj wygląda topka. Bo zrobienie tej topki zdaje się w tym momencie mówię, jakiś mega easy. Chyba, że naprawdę oni są jakimiś totalnymi koksami, ale zaraz zobaczymy, okej? Okay? Zaraz zobaczymy. 3 strzały, mek, dzięki. 35 milionów w tym momencie mamy, okej. Zobaczmy tutaj, top gem ma biliony, czyli miliardy. Top coiny SX, top damage 1,1 kwadryliona, okej. Okay. I top rebirth, 16 milionów rebirthów, dobra. Imo do nadgonienia. Weźmy sobie weapons. I weźmy sobie broń za 30 milionów. Ile ona ma? 750. Co, ile my mamy teraz damage'a? Halo? 5000! No to dwa strzały, no to do widzenia. Nie, jak mam 5 koła damage'a, to zobaczcie. Myk. O kurde, co jest? Nie mam 5 autoataków w to i my niszczymy to. Ja nie mogę, nie, to jest potęga totalna, nie. Dobra, słuchajcie, ja nie mogę, ale się wkręciłem, nie, dzisiaj będą dwa odcinki z tego typu, od razu mówię, dwa odcinki z tego typu, bo jest mega mocny, słuchajcie, ale ja muszę troszkę zostawić, bo zaraz przejdę cały typ na full tryhardzie, mamy niezłą spluwę. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik, lecimy do 200 subów i widzimy się w kolejnym odcinku, także teraz najważniejsze, siema!